Moi drodzy, w momencie oglądania tego vloga zostało raptem 6 godzin do premiery PES-a 2018. Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście LIBEROEWE80. PES już na moją konsolę jest ściągnięty, wszystko już jest przygotowane. Mimo tego, że na pasku powiedzmy głównego menu PlayStation 4 mam już ikonę PES-a 2018, jednakże jest tam odliczany czas i jest niestety kłódka, dlatego po północy robię pierwszy odcinek, otwieramy paczki i wszystko jutro zobaczycie. Także w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, zajrzymy znowu na stronę PSSite, zobaczymy najważniejsze artykuły tuż przed premierą PES-a. Porozmawiamy również o serii, jak ja ją widzę, jakie będą elementy składowe tej serii u mnie na kanale. Rozpoczniemy od najszybszych zawodników. Oczywiście do wszystkich artykułów macie linki w opisie. Najszybsi zawodnicy w PES-ie 2018: Aubameyang, Bale, Sané, Bellerin oraz Walcott. Jest to pierwsza piątka, czytając od miejsca pierwszego. Także w dalszej kolejności mamy Walkera, mamy Salaha, mamy Mané, mamy Musę, Wellingtona, Asoro, Kajodę. Są to znani zawodnicy, także to sobie możecie oczywiście pooglądać. Przechodzimy do 20 najlepszych wykonawców rzutów wolnych. Tutaj na pierwszy od razu ogień jest screen z Davidem Beckhamem. Moi drodzy, te wszystkie statystyki są oczywiście bez legend. Podejrzewam, że jeżeli byśmy w te same rankingi wrzucili legendy, które będą dostępne w PES-ie, to tutaj wszystko by obróciło się, powiedzmy, no do góry nogami, tak bym to po prostu powiedział. Beckham nie jest uwzględniony w tym rankingu. Pjanić jest najlepiej wykonującym rzuty wolne zawodnikiem w PES-ie, 92 statystyka właśnie, jeżeli chodzi o wykonywanie rzutów wolnych. Çalhanoğlu, Messi, Payet i Sigurdsson, Beniat, Neymar, Eriksen, Junuzović. Kogo my tu jeszcze mamy? Diego, Willian, James Rodriguez, Yaya Toure. To są zawodnicy, którzy będą na pewno perfekcyjnie wykonywać rzuty wolne w PES-ie 2018. Moi drodzy, już wyczekuję tego pack openingu, tego otworzenia pierwszy raz tej gry. Podglądałem u innych youtuberów. Przecież wiecie, że PES miał premierę 12 w Ameryce Południowej i w Stanach Zjednoczonych, natomiast już pojawiły się pack openingi i jest tam jedna piłka, gdzie mamy TOTY z Ligi Mistrzów z zeszłego sezonu. Jest tam tylko 11 zawodników, wszystkie czarne piłki, 100% czarnych piłek, począwszy od Ronaldo, Messiego, Neymara, poprzez Buffona, Neuera, tam jest chyba też Chiellini, jest Iniesta. No cokolwiek byśmy nie trafili, to i tak po prostu będzie to traf. No petarda, po prostu petarda. Dlatego jutro o godzinie 15:00 pierwszy pack ball opening, bym nawet powiedział, ball opening na moim kanale. Oczywiście za chwilę będziemy sobie rozmawiać na temat samej serii. Najlepsi bramkarze, moi drodzy, w PES-ie: Neuer 98, Buffon, Courtois, De Gea, Oblak, Loris, Navas, Handanović, Ter Stegen i Petr Czech, skończywszy na 85, jeżeli chodzi o ocenę ogólną, natomiast Neuer ma 91. Najlepsi obrońcy: Chiellini, Marcelo, Boateng, Thiago Silva, Ramos, Bonucci, Godin, Hummels, Pique i Alexandro. Tutaj nie ma żadnych niespodzianek. Rozpoczynamy od oceny ogólnej 88, kończymy na 86, Aleksandro. Najlepsi pomocnicy, moi drodzy: 89. Modrić, Pogba, Vidal, Özil, Kroos, De Bruyne, Nainggolan, Verratti, Iniesta i Isco. Najlepsi napastnicy oczywiście Lionel Messi, Ronaldo, obaj mają po 94 overalla. Oceny ogólnej oczywiście Suarez, Neymar i jest Lewandowski na 5. miejscu. Griezmann, Bale, Ibrahimowicz, Robben i Hazard, moi drodzy. To tak by się to właśnie przedstawiało pokrótce w kilku słowach. Także odnośnie samej serii na moim kanale, moi drodzy, oczywiście po pierwsze będzie to MyClub. To będzie, myślę, że taki wiodący tryb na kanale. Będzie oczywiście Master League. Będzie również, tak jak już mówiłem, to w którymś odcinku, po trzecie, recenzje zawodników, którzy ewidentnie wzmacniają naszą drużynę. Nie mam tutaj na myśli jakichś złotych piłek. Typowa czarna piłka, która wskakuje do naszego składu, do pierwszej 11 i robimy po pewnym czasie, jeżeli już jakieś ciekawe akcje, jakieś ciekawe bramki wykona dany zawodnik, czy na przykład interwencje, jeżeli byłby to bramkarz, to na pewno będzie odcinek poświęcony temu zawodnikowi. Już tak naprawdę po tej paczce TOTY Ligi Mistrzów myślę, że już taki jeden odcinek zrobimy. I jeszcze mam nadzieję, że będzie to również utrzymane online competition, cotygodniowe rywalizacje w przeciągu jednej godziny. Jeden taki odcinek był na moim kanale. Potrzeba bardzo dużo kondycji i wyrównanego składu, bo tak naprawdę gramy tam 6 spotkań, po 3 spotkaniach już zawodnicy praktycznie mają bardzo mało staminy i jest ciężkie to jest do rozegrania. Trzeba bardzo rotować składem między poszczególnymi meczami. Trzeba mieć naprawdę bardzo dobrą ławkę, żeby cokolwiek ugrać w tym właśnie trybie. Także takie 4 składowe elementy. Odnośnie Master League poprosiłem Was o komentarze, poprosiłem Was o jakieś, powiedzmy, pomysły na temat poprowadzenia tego elementu. Moi drodzy, zagramy najprawdopodobniej, zobaczę jeszcze, czy na przykład będzie jakaś aktualizacja odnośnie do pobrania, na przykład, żeby wszystkie kluby były oryginalne, to wtedy na przykład byśmy mogli sobie zagrać ligą angielską, ale na dzień dzisiejszy myślę, że AC Milan z Ligi Włoskiej byśmy rozgrywali sobie co bardziej topowe spotkania, oczywiście ja bym je grał, natomiast z pozycji menadżera, tak żebyśmy wszystkie widzieli bramki, nie będziemy symulować, te słabsze mecze rozegram w formie menadżera. Boty będą same grały, natomiast bramki jak najbardziej będą na wizji. Także tak bym to widział. Moi drodzy, tak bym widział tą serię, tak bym widział właśnie pokazywanie tego wszystkiego, żeby szybko przejść z jednego sezonu na drugi. Powiedzmy 3 sezony rozegrać. Zobaczymy, jak ten element się przyjmie. Na pewno, tak jak już wcześniej powiedziałem, MyClub będzie wiodącym trybem, wiodącym elementem tej serii z PES-a 2018. Oczywiście jak najbardziej będą różnego rodzaju poradniki, będzie również powielony poradnik z PES-a 2017, zrobię jeszcze raz, na temat zarabiania, ponieważ grając mecze online ewidentnie widać, że zawodnicy nie mają kasy, nie mają punktów na kontrakty swoich topowych graczy i mimo wszystko w tym momencie osłabiasz swój zespół, wstawiasz Ronaldo, Messiego na rezerwę, bo nie masz kasy albo masz mało na przykład kontraktów i trzymasz w tym momencie zawodnika, jeżeli sytuacja boiskowa będzie nieciekawa. Natomiast mój sposób zarabiania około 10 tysięcy punktów GP na godzinę w PES-ie 2017 w playliście jest ten film, możecie sobie go zobaczyć. Natomiast w którymś z odcinków PES-a mówiłem na temat rozgrywania meczy online w PES-ie 2018. Oczywiście nie wszystkie mecze będziecie w stanie zobaczyć, a ja również będę chciał jak najwięcej rozgrywać meczy online, dlatego żeby rozwijać mimo wszystko tą drużynę. Bardzo ciężko, jest to bardzo czasochłonne rozwijanie tych zawodników, aby dojść przynajmniej do tych leveli 45, 48, już nie mówię o 50. I tak naprawdę nagrywając odcinek co drugi, trzeci dzień, grając tylko 3 mecze, nie będę w stanie rozwijać swojej drużyny, dlatego będę grał mecze online również poza wizją. Będziecie mieli screenshoty z ciekawych awansów i na przykład jeżeli zdarzy się naprawdę jakaś fenomenalna bramka, to również to będzie Wam udostępnione. Natomiast co ciekawsze mecze oczywiście będą z moim komentarzem i skróty tych spotkań również będą na kanale. Natomiast sam progres będziecie o samym progresie informowali na bieżąco. Natomiast wyrywkowe spotkania, te co bardziej najciekawsze będą Wam po prostu pokazane. Upgrade'y zawodników, jak najbardziej wszystko będziecie widzieć. Co do startu samego PES-a 2018, moi drodzy, dzisiaj o północy uruchomię grę, nagram otwieranie tych piłek, jutro o 15:00 na kanale będzie ball opening, spróbujemy stworzyć pierwszą drużynę, rozegramy w pierwszych może 2 odcinkach turnieje, które tam będą, żeby zdobyć jak najwięcej punktów, żeby jak najwięcej ten duch drużyny się po prostu podniósł, ponieważ nie ma sensu w pierwszych godzinach, w pierwszym dniu czy 2 dniach rozgrywać mecze online, ponieważ serwery mogą nie domagać, natomiast ja bym chciał wystartować z drużyną, która już będzie coś po prostu sobą reprezentować. Oczywiście 2-3 dni myślę, że zagramy jakiś mecz online, to nie ulega żadnej wątpliwości. Natomiast paczki będę oczywiście sobie zbierał te punkty i będę te paczki otwierał w momencie, kiedy prawdopodobieństwo trafienia czarnej piłki będzie oscylowało około 10%. Nie opłaca się, jak widzieliście dzisiaj na tym ostatecznym, pożegnalnym pack openingu, nie opłaca się otwierać piłek, gdzie prawdopodobieństwo trafienia czarnej piłki oscyluje około 3%. Jest to po prostu marnowanie punktów. Także ogólny zarys serii macie nakreślony, ogólny zarys nadchodzący dni również macie nakreślony. Zapraszam do obejrzenia sobie artykułów na temat właśnie najlepszych zawodników, najlepszych obrońców, najszybszych i najlepiej wykonujących rzuty wolne. Dziękuję oczywiście nowym subskrybentom. W tym miesiącu już ponad 100 nowych subskrybentów, nowych gości na moim kanale. Mam nadzieję, że nie będziecie tego żałować, będziecie razem ze mną. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, dziękuję za obejrzenie niniejszego vloga. Ja już nie mogę się doczekać, oczywiście jeszcze sobie zobaczę mecze dzisiejsze Ligi Mistrzów i o północy, chwilę po północy otwieram te piłki i na pewno jutro to wszystko zobaczycie. Jutro o godzinie 15:00 zapraszam na ball opening, budowanie składu i będziemy sobie rozmawiać. Pierwsze moje wrażenia, oczywiście wszystko dla Was. Dziękuję bardzo serdecznie, trzymajcie się, cześć!